Może w końcu uda mi się wymówić słowo parowozownia. Misiek, jak się mówi parowozownia? Zajezdnia. Jesteśmy w parowozowni w Skierniewicach. Mamy już bilety. Jesteśmy w środku i zapraszamy na zwiedzanie z nami. Chcesz jakąś przekąskę? Poszukamy czego. Zaraz sprawdzimy, co to trąbi, ale synek, naprawdę, absolutnie, to jest fenomenalna lokomotywa. Nie fenalna, tylko fenomenalna. Co się stało? Przejdziesz. Super. Absolutnie. Tata jest zakochany w tej lokomotywie. Na wysokim torze. No, pięknie. Ona stoi. Ona stoi, ale ta to jest... Tak, synku? Zaraz tam nagramy. PD517. Super. Chodzimy stąd? To jest też ciekawe. Zobacz, takie otwarte jest w środku. I zobacz tutaj. Tutaj widać, jak w parowozie są takie rurki w środku. Rozprowadzają parę. Wow. Wychodzimy stąd? Dobrze. Tu też jest jakiś wagon, to prawda. Tu jest taki wagon. Na górze, no. A tutaj jest ta lokomotywa. No idziemy dalej, chodź. Idziemy. Tu jest jeszcze jedna taka mała ciuchcia wąskotorowa. Ta się nazywa las. Tu jeszcze ich więcej stoi. A jak ci się podoba ta lokomotywa? Tak. Chociaż, no nie wiem, ta zardzewia w środku to jest mój... To jest mój numer jeden. No dobra, tu jest hangar. Znaczy hangary. Dobra, podejdziemy tam. No tak, tory prowadzą gdzie? Do hangaru. No, tu można wjeżdżać. Nieźle to wygląda. A tam? Tam jest hangar. Tam są hangary. I tutaj wyjeżdżają. To się obkręca. I tam wypuszcza tramwaje, pociągi. Tu jeszcze rzut okiem na parowozownię. Wow. Ale to jest super. No dobra. Idziemy oglądać dalej? Lokomotywa. Coś trąbi. Tu są hangary. Ja tu chcę zobaczyć ten pociąg. Już idziemy go zobaczyć. Akurat. Ełka. Nie, co to jest? To jest, będzie jechał następny. Pewnie będzie jechał następny. Ale wiesz co, nie przyszliśmy tutaj oglądać przejeżdżających pociągów, tylko parowozownie. Wow, ta lokomotywa też jest super. To jest Straż Ochrony Kolei. Tu stoi i robi hałas. To było takie na zielone. Tak. Nie wystraszyłem ci. Trochę się wystraszyliśmy, wiesz, bo tak zatrąbił strasznie. Daleko. Daleko, no.
ładnie potrąbił. Jeszcze tam gdzieś trąbi. Jest za trąbi, daleko. Tak. Dobry jest. No, to jest taki mały parowóz. Akurat dla Tymonka. Ryś. To słychać. Słychać, no. Tata był w Lublinie w dużym parowozie. Teraz Tymon jest w małym parowozie. Tata. Tu jest palenisko małe. No nie. Tatuś, palenisko nie otwiera. Palenisko nie otwiera? Tak. Aha. Tatuś. Tak? Idziemy teraz do dużego. No do dużego nas nie wpuszczą, wiesz? Tu nie wolno wchodzić do dużych. Możemy sobie wyjrzeć przez okienko, co tu widać. Tak? Zaraz nagramy cały parowóz. Jest taki tor. O, tu jest. Ale fajnie. No nieźle. No dobra, idziemy dalej? Tak? Nie do warsztatu nie. Nie do warsztatu? Do pociągu wsiąść. Do pociągu wsiąść? No to wsiadaj. Ta lokomotywa też wygląda super. To co, tam jest sygnał. Co jest? Tam jest sygnał. Sygnał? To chodź, przebiegniemy szybko koło sygnału. Takie są krany, te białe, żeby nalewać, no, żeby nalewać wodę do parowozów, a teraz zauważyłem, że to są jakieś wagony historyczne. Nie wyleciała woda. Z drutem kolczastym w oknach. Tu wyleciała woda. I żuk. Jeszcze dzieją jakieś remonty. Jakiś wagon. Wagon wykleił się stoi. Czy on się nie wykleił? On tu stoi. Jest tu zostaje poddany renowacji. A tutaj jest kuźnia. Ale fajna. Tutaj jest kowadło. Wymęczone. I madło. Tu są jeszcze narzędzia. Coś słychać, no. Skuźnia, a tam symulator. I młot. Elegancko.